Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że będzie to bardzo króciutki taki odcinek, tak zwane słowo na niedzielę. Chciałbym powrócić do tematu, o który czasami mnie jeszcze pytacie. Chodzi tutaj o powerbank, jaki warto kupić, czy warto zrobić samemu powerbank i tak dalej. W skrócie powiem Wam, że warto jest zrobić samemu mimo wszystko powerbank, z tego względu, że po pierwsze wiecie, jakie tam macie ogniwa. Nie twierdzę, że nie ma dobrych powerbanków, oczywiście, że są, ale też odpowiednio więcej kosztują, a w takich pieniążkach możecie skonstruować zdecydowanie lepszy powerbank. I teraz, moi drodzy, jak taki powerbank miałby wyglądać, jak ja to widzę? Pokazywałem Wam różne wersje na zrobienie powerbanków. Pokazywałem Wam, opcja chyba najtańsza, jaka wychodzi na ten moment, to jest powerbank z baterii laptopowych i tak dalej, ale tam macie pojemności jednego ogniwa, powiedzmy te 2 do 2400 w porywach, przeważnie są 200 mAh. Jest to sporo, ale można by było to zrobić lepiej. Ja bym potrzebował powerbanku, który jest w miarę solidną obudową, którą mogę sobie spokojnie gdzieś tam rzucić i tak dalej, i żebym miał jak największą pojemność, żebym go musiał jak najrzadziej ładować. I tutaj się złożyło coś takiego, że będąc w willi Litwor u Szymka na meetupie, coś tam od słowa do słowa doszło i dostałem taką oto obudowę. Kiedyś Wam pokazywałem te obudowy, to są takie od Chińczyków. Jeżeli znajdę linka, to postaram się Wam wrzucić gdzieś to. To jest obudowa A8, czyli na 8 baterii 18650 litowo-jonowych. I tutaj mamy parametry, te układy akurat znamy, bądź ja znam, nie wiem, czy oglądaliście odcinki. I one są dosyć powtarzalne, jeżeli chodzi o ich prąd ładowania oraz napięcie. I tutaj mamy gniazda 1 i 2 amperowe, czyli podładować telefon i tak dalej ujdzie. Jak widzicie, jest to zwykły koszyk. Mamy tutaj sprężynki. Te sprężynki teoretycznie powinny tutaj wytrzymać. Chodzi tutaj o to, że no wiadomo, one nie przeniosą zbyt dużych prądów. Ale nie oszukujmy się, w porywach 3 ampery przy 5 V one jednak powinny przeciągnąć, więc po prostu włożę tutaj ogniwa. I teraz, moi drodzy, tak naprawdę kwestia serca naszego powerbanku, czyli naszych ogniw. Jakie ogniwa, skąd ogniwa i tak dalej. Skąd ogniwa, to jak zwykle raczej większość z Was wie, co ja Wam powiem, bo powiem Wam, że najlepiej od naszego kolegi zamówić z baterię 18650, ponieważ tam macie baterie w 100% sprawdzone, przetestowane i to porządnie przetestowane, nie tam wrzucone na iMaxa i zobaczona ich pojemność, i te ogniwa naprawdę będą fajne. Ja tutaj akurat zgarnąłem 11 baterii, bo nie pamiętam, na ile mam tutaj gniazdo. To są LG EBMJ 11865 Q2-13HO-122A2, przepraszam. Te ogniwa mają pojemność, jeżeli się nie mylę, bo teraz nie mam noty katalogowej, one mają 3400 albo 3350 albo 3450 mAh. Nawet w ogóle sporawy prąd, który akurat w naszym przypadku nie będzie tutaj jakiś wielce potrzebny, ale wrzucając 8 takich ogniw, będziemy mieli naprawdę już srogiego powerbanka. A propos, warto też zaznaczyć, że jeżeli chcecie kupić baterię, to na stronie baterii18650.pl macie od kolegi Klaudiusza zniżkę na hasło Kreator. Chyba tam jest zniżka 8%, jeżeli się nie mylę, więc jeszcze taniej zgarniecie te ogniwa. I teraz zobaczcie, mamy tutaj powerbank, który będzie zrobiony naprawdę na porządnych ogniwach, bardzo porządnych ogniwach. 8 sztuk ich będzie. Obudowa nie powinna również być droga. Liczę, że jeżeli... Zależy też, jakie baterie kupicie. Mi tutaj zależało maksymalnie na pojemności, więc kupiłem po prostu jedne z największych pojemności, jakie są, powiedzmy, w ogniwach. Nie mówię największe, ale jedne z największych pojemności, jakie mamy w ogniwach baterii 18650 w tym rozmiarze baterii. Aczkolwiek jeżeli chcecie na przykład dużo taniej, możecie kupić, tam są naprawdę niektóre baterie, już teraz nie chcę zmyślać, które modele, musielibyście zaś, zatem tam Klaudiusz cały czas coś zmienia, dodaje bateria nowe, usuwa i tak dalej, ale powiem Wam, że właśnie, jakby zrobić na A123. Ale on tam cały czas coś zmienia i tak dalej, ale możecie już tam kupić baterię od, z tego co pamiętam, 3 zł, czy nawet jeszcze taniej, więc pomnóżcie sobie to razy 8 i tak dalej i macie naprawdę bardzo fajny powerbank w tym momencie, jeżeli byście kupili najtańsze jakieś ogniwa, które tam są. Zaliczę, że nawet może 20 zł plus obudowa, która kosztuje już, nie chcę kłamać, ja kiedyś zamawiałem poczwórną. Bardzo długo ją użytkowałem, ale czasami była mi po prostu za mała.
bo zapominam ładować ją, a tak to będę musiał rzadziej ładować, a będzie ona dłużej działała. Więc moi drodzy, naprawdę za groszowe sprawy możecie zrobić sobie naprawdę porządnego powerbanka. Jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało, no to co, no to ja po prostu włożę tutaj te ogniwa i wam pokażę tą baterię, no bo no, tutaj nie ma tarymary, bierzecie ogniwo, wkładacie, tutaj macie 8 koszyków, tak, wkładacie to, no i tyle, tak jak mówiłem, krótki bardzo odcinek na jeden z pomysłów na to, jak wykonać sobie powerbank, naprawdę, naprawdę fajny powerbank i co najważniejsze, wiecie co jest w środku. I teraz jeszcze takie moje drodzy pytanie było, to mi je zadał ktoś ze znajomych, nie wiem, Marek czy Artur może, na temat tego, jakie baterie powinny być, to Rafał mnie chyba pytał, o baterie w powerbanku, no bo często się widuje, że teraz mamy baterie litowo-polimerowe na przykład w powerbankach, a w innych mamy litowo-jonowe. Które są gorsze, które są lepsze? No nie ma odpowiedzi, które są lepsze, które są gorsze. Każde z tych z generacji ogniw ma swoje wady i zalety, tak? Baterie ogniwa litowo-jonowe są zazwyczaj przy danych parametrach, są troszeczkę mniej wysokoprądowe i tak dalej. Baterie litowo-polimerowe będą bardziej wysokoprądowe. Baterie polimerowe są bardziej, bo one są często w obudowach tak zwanych płaskich, czyli rzadziej się je spotyka, przynajmniej w cylindrycznych obudowach, więc teoretycznie są bardziej podatne na złamanie, wybuchy i tak dalej. O co mi chodzi? Zaraz wam pokażę. Żeby to nie była, moi drodzy, zwykła gadka, akurat mam pod ręką, nawet nie musiałem wstawać. Tutaj macie w tym przypadku baterię polimerową. Jak widzicie, ona jest bardzo płaska, ma taką powierzchnię. One są łatwiejsze w uszkodzeniu, jeżeli powerbank ma gorszą obudowę i teoretycznie mogą łatwiej zrobić w tym przypadku kabum w stosunku do ogniw cylindrycznych. No dlaczego cylindrycznych? No to już raczej z praw fizyki wynika, że nie będę mówił na temat, jak się siły rozkładają i tak dalej, dlaczego są bardziej podatne płaskie ogniwa. Aczkolwiek nie są lepsze, ani nie są gorsze. W powerbanku to nie będzie miało takiego wielkiego znaczenia. Jedynie mogę wam powiedzieć, że tutaj jeszcze bym chciał, żeby ktoś mi potwierdził, ale ogniwa litowo-jonowe uogólniając będą troszeczkę bardziej chyba żywotne w stosunku do ich odpowiedników litowo-polimerowych o podobnych parametrach. No tam musimy też wziąć, że pod uwagę obudowy i tak dalej, ale zakładając, wydaje mi się, że litowo-jonowe do powerbanka będą naprawdę zdecydowanie wystarczające, więc składam to i zaraz zobaczymy, jak to działa. Aha, i tak w ogóle pamiętajcie cały czas, że mówimy tutaj o zwykłym powerbanku, który nie ładuje w technologii quick charge, żadnego quick charge'a, dlatego też zdecydowanie baterie litowo-jonowe będą ok. Bo jeżeli to miały być quick charge, dwa gniazda i tak dalej, no to albo jakieś VTC4, VTC5, czyli wysokoprądówki z litowo-jonowych, albo po prostu no już litowo-polimerowe. Teraz jeszcze warto też zwrócić uwagę, moi drodzy, że litowo-jonowe mają mniej, teoretycznie są mniej podatne na samo rozładowanie w stosunku do litowo-polimerowych. Są to jakieś tam znikome różnice, ale jednak może warto takie coś zaznaczyć. Zauważcie w ogóle tą idealnie zgraną kompozycję zielonych termokurczek na ogniwach z zieloną, aksamitną, piękną obudową naszego powerbanku i piękną, zieloną również solder maską. Mam nadzieję, że podświetlenie będzie również zielone, wtedy po prostu system rozwalony. Niebieski. Zazwyczaj w tych powerbankach podwójne naciśnięcie tego guzika pozwalało zapalić te dwie potężnej mocy latarki. Na czym tutaj też tak jest. Oh yeah. Powiem wam, że parę razy z tego skorzystałem w aucie, gdzieś coś po ciemku, coś ten. Zobaczcie, że mamy tutaj wyświetlanie. Procentową liczbę naładowania mamy 17%. Z tego co widziałem, to te ogniwa miały 3,56 V wszystkie, bo one są naprawdę równiutkie, więc ja już nie muszę bawić się w sprawdzanie tych ogniw. To jest właśnie kolejny plus kupowania ogniw na baterii 18650, że one są sparowane, równe i naprawdę nie musicie patrzeć, czy jakoś odbiegają od siebie rezystancją wewnętrzną, czy mają jakieś tam rozjechane mega napięcia, czy coś. Naprawdę te baterie są mega spoko, mega, mega równe. Tym bardziej mając tutaj pakiet 1S8P, one się teraz nam ładnie tutaj wyrównają i to będzie chodziło dobrze. Dlatego mają 17%, bo tak jak mówiłem, mają
napięcie przechowywania tak zwane, bo raz jeszcze wam zaznaczę, że nie powinno się składować, przechowywać ogniw litowo-jonowych, tudzież litowo-polimerowych w pełnym naładowaniu. W zasadzie chyba żadne ogniwa tego nie lubią mieć pełnego naładowania. I to jest właśnie najlepsza opcja, w jakiej można je przechowywać, więc kolejny tutaj plusik dla baterii 18650, bo widać, że są one sensownie przechowywane. Ale mimo wszystko 17% to znaczy, że jeszcze można spróbować podładować telefon i zaraz to właśnie uczynimy. I zobaczcie, teraz akurat telefon podłączyłem, którym właśnie nagrywam ten odcinek i mamy, jak widać, wyjście. Fajny ten wyświetlacz, w tym moim poprzednim nie było wyświetlacza, aczkolwiek to jest dodatkowy bajer, na pewno bardzo miły. Baterie sprawdziłem na Allegro, bo już nie pamiętałem ich pojemności. Na Allegro i na jakiejś nocie katalogowej deklarują się pojemnością 3500 mAh. Także przy tym pakiecie, 8 sztukach, uzyskujemy 0,28 Ah. To jest naprawdę już bardzo kozacki wynik na powerbanku. 0,28 Ah, czyli 28 tysięcy mAh. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. Musicie tylko wziąć pod uwagę jeszcze, że bardzo często powerbanki, które widzicie w sklepach o jakichś tam wielkich kozackich pojemnościach, one tak naprawdę nie mają tych pojemności i są tak po prostu opisane. To jest dokładnie taka sama sprawa jak z ogniwami typu Ultrafire, które mają po 5-7 tysięcy mAh, ogniwo 18650. No jest to fizycznie na ten moment przynajmniej technologicznie niewykonywalne i nie wiem, czy w technologii litowo-jonowej będzie to kiedykolwiek wykonalne. Także musicie to wziąć pod uwagę. Także teraz jak widzimy, podładowuję sobie telefon. Zobaczmy jeszcze w drugą stronę, czyli spróbujmy załadować nasz powerbank. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i teraz jak widzicie, mamy tryb in, ładowanie. No i wszystko tak naprawdę działa. Raz jeszcze podkreślam, jest to bardzo solidny powerbank w bardzo dobrych pieniążkach. Naprawdę on będzie troszeczkę działał. I musicie też wziąć pod uwagę to, co wspominałem. Nie możecie za bardzo się sugerować pojemnościami powerbanków, które macie w sklepach, tudzież na Allegro, szczególnie jeżeli to są tanie powerbanki. Jeżeli ktoś już z was myśli o jakimś porządnym powerbanku, to lepiej zrobić, jeżeli chce gotowca, to lepiej zrobić research na internecie, poczytać o tym, co ludzie piszą, a nie łudzić się, że za powiedzmy 50 zł dostaniecie powerbank, który będzie miał 20 tysięcy mAh, no bo nikt nie będzie dokładał do interesu. To jak wyglądają chińskie ogniwa już rozbierałem niejednokrotnie na live'ie czy na jakimś filmikach, pokazywaliśmy wam z wiśnią w szczególności, co w środku w takich ogniwach siedzi, porównywaliśmy do normalnych ogniw, ile tam macie zwojów, tak dalej, no to po prostu nawet nie ma podejścia, więc tak, producenci oszukują, więc musicie bardzo być baczni na to, ale pamiętajcie też, że wkładając tutaj właśnie takie konkretne, porządne jakieś ogniwa, jak włożycie, nie tylko zyskujecie coś takiego jak pojemność większą, powiedzmy, ale macie też większą kontrolę nad trwałością ogniw. Pamiętajcie, że każde ogniwo ma też swoją trwałość, nie tylko pojemność. I to też jest ważne w momencie doboru jakichś ogniw. Wejdźcie sobie w notę katalogową, jeżeli będziecie składali swojego powerbanka, zobaczcie sobie na przykład, jakie są ogniwa na 18650, baterii 18650. I jeżeli będziecie chcieli więcej, to albo tam często są specyfikacje podane, z tego co pamiętam, i są rzetelne specyfikacje, bo pamiętam, że kiedyś z pewnymi ogniwami, jak wszedłem na stronę Batimexa, chyba tam były w ogóle jakieś czapy, specyfikacje danych ogniw, a na baterii 18650 się akurat potwierdziło, że były prawidłowe. I zwróćcie sobie uwagę, tam macie liczbę cykli ładowania i tak dalej, więc to też będzie na pewno bardzo istotne przy wyborze ogniw, jeżeli chcecie na przykład okazjonalnie, a długo użytkować dany powerbank. Dobra, moi drodzy, bo mam wrażenie, że ten odcinek miał trwać około 2 do 3 minut, a nie wiem, ile z tego wyjdzie, bo tam troszeczkę pociąłem ten film, ale myślę, że może być z 7 minut może z tego wyjść, więc nie przedłużam więcej. Jeżeli byście chcieli jeszcze jakiś większy temat, żebym wam jeszcze coś opowiadał o tych powerbankach, to dajcie mi znać w komentarzach. Powiedzcie, jak wy robiliście powerbanki, jeżeli ktoś z was robił. Myślę, że następnym krokiem w powerbanku, już nie będziemy do tych tematów wracać, normalnych powerbanków, więc kolejny temat to będą powerbanki z tak zwanym quick chargem. Będziemy coś w tym kierunku może kiedyś kombinowali. Na ten moment, moi drodzy, będę się z wami żegnał. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić tą łapkę w górę. Dla was to nic nie znaczy, a dla algorytmów jednak jest to pomocne. Tak samo zresztą łapka w dół, jeżeli komuś się nie podobało albo nie lubi mnie. Zachęcam was do wbicia na Instagrama. Ostatnio tam coraz częściej jakieś zdjęcia, które się nie pojawiają na Facebooku, wam wrzucam. Zapraszam was również na Facebooka w piątki o godzinie 20:30 na live'a. No i co, moi drodzy? Do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Hejka!